It's a fight just to make it to the top. Gotta prove yourself and show them what you got. Number one, it's a fight just to make it to the top. Gotta prove yourself, show them what you got. Number one, it's a fight just to make it to the top. Gotta prove yourself and show them what you got. Number one. Sponsorem tytularnym Futsal Ekstraklasy jest StatScore. Na program zaprasza sponsor, właściciel marki sportowej Decathlon. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Futsal Ekstraklasy. Piłka zostaje w grze. Oglądaj rozgrywki StatScore Futsal Ekstraklasa w WP Pilot. Dziewiąta kolejka StatScore Futsal Ekstraklasy. Rafał Szlaga, witam serdecznie z gliwickiej areny i zapraszam na futsalowe Gwiezdne Wojny, bo w takich kategoriach trzeba rozpatrywać to dzisiejsze starcie pomiędzy Piastem Gliwice a rekordem Bielsko-Biała. Historia przemawia jednoznacznie za rekordem. Piast jeszcze nigdy nie wygrał z Bielszczanami meczu o stawkę. W pierwszej rundzie rozgrywek gliwiczanie prowadzili w cygańskim lesie po golu Miguela Pegaszy 1-0, ale ostatecznie to aktualni mistrzowie Polski wygrali ten mecz 5-2. Po 28 kolejkach Piastunki z dorobkiem 75 punktów przewodzą ligowej tabeli, mają dwa oczka przewagi nad rekordem. Armia Orlando Duarte wygrała 13 ligowych meczów z rzędu. To osiągnięcie, które budzi respekt i daje kibicom śląskiego zespołu nadzieję, że dzisiaj mistrzowski pochód rekordzistów uda się zatrzymać. Nie będzie jednak o to łatwo, bo zespół spod Beskidzia złapał właściwy rytm i obecnie może się pochwalić 12 wygranymi spotkaniami z rzędu, wliczając to Puchar Polski. Rzut oka na wyniki, które padły w tej serii spotkań. Team Lemborg przegrał z ekipą Grupa Inwestycyjna Malebszy Leszno 4-7 i ekipa z północy właśnie przez to pożegnała się ze StatScore Futsal Ekstraklasą. Również Górnik Polkowice i Akademików z Gdańska. Tych trzech zespołów nie zobaczymy w najbliższej kolejce, w najbliższym sezonie StatScore Futsal Ekstraklasy. Jeżeli chodzi o tabelę, tutaj wszystko praktycznie jest już jasne. Zadajemy sobie jedno podstawowe pytanie. Kto sięgnie po mistrzowski tytuł? Dwa punkty przewagi na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Piastunki mają nad rekordzistami. Jeżeli dzisiaj Armia Orlando Duarte sięgnie w tym spotkaniu po komplet oczek, będzie mogła świętować zdobycie mistrzowskiego tytułu Anno Domini 2021-2022. Jeżeli padnie tutaj remis lub rekord zwycięży, oto kto zdobędzie Mistrzostwo Polski, będziemy nadal pytać w ostatniej kolejce StatScore Futsal Ekstraklasy. W tej 30. kolejce Piast czeka bardzo trudne zadanie, bo zmierzy się w Lubawie z Konstraktem, natomiast rekord Bielsko-Biała podejmie na własnym parkiecie ekipę Moksu Słoneczny Stok Białystok. Czas na wywiady przed tym meczem. Udało nam się porozmawiać z trenerami obydwu zespołów na początek. Jesus Lopez Garcia. Panie trenerze, przed Wami jedno z najważniejszych spotkań w tym sezonie StatScore Futsal Ekstraklasy. Jak wyglądały przygotowania przed meczem z Piastem Gliwice? Ten mecz będzie jak
mała finału, no, bo to nie jest ostatni mecz, ten futsal ekstraklasa najważniejszy. Ale trenujemy jak dwa tygodnie czy cztery tygodnie temu, jak mamy ten puchar Luava, kiedy graliśmy tam, no, Luava, ten ostatni mecz na Liga. Specjalnie trepracujemy ten mały detal, no, ostatnia 5 minut na mecz, na pewno będzie najważniejszy, z te fragmenty gry. I specjalnie ten mentalność, no? Jak musimy pamiętać, jak jesteśmy rekord, okay? Jestem aktualny mistrzowa. Piaz robił bardzo dobra druga runda, pierwsza runda też, ale specjalnie druga runda, oni są bardzo fajne. I musimy być gotowi, jak oni będą walczyć do pierwszej minuty, no? So, musimy być gotowi, specjalnie na psychologiczne. Właśnie, Piaz wygrał 13 ligowych meczów z rzędu, ta drużyna ma jakieś słabe strony? Każda drużyna ma słaba strona, rekord też, no? Na pewno tak, ten druga runda pija jest bardzo fajna, specjalnie ten nowy transfer, no, dać ten nowa krew, ten nowa siła. I bueno, będzie trochę trudno, no? Ten adaptacja ten hala, ja myślę, jak najważniejsza jest ten hala, no? Ten atmosfera, ten arena Gliwice, ten jest trudno hala. Ale specjalnie jest i ESPN jest gotowy ten mecz, to jest pytanie, no? Oni są gotowi do ten finał, ten stres, no? I to jak rekordu musimy być gotowi, jak ten sezon mamy doświadczenia, mamy super pucha na Liga Mistrzów, Lubawa Czerase i to musimy pokazać dzisiaj, ale musimy pokazać na boisko, nie tylko na teoretycznie, no? Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Trener Jesús López García nie ukrywał, że ta psychologiczna przewaga niewielka jest na pewno po stronie rekordzistów. Rekord wygrał już raz w tym sezonie z Piastem Gliwice. Co więcej, zdobył Puchar Polski, pokonując dwukrotnie Kostra Klubowa. Co ciekawego powiedział przed tym spotkaniem Łukasz Groszek? Mecz o mistrzostwo. Niektórzy mówią, że futsalowe Gwiezdne Wojny w Gliwicach. Piast świetnie prezentuje się w drugiej rundzie rozgrywek. Przygotowujecie coś specjalnego na rekord Bielsko-Biała? Nie, absolutnie. Do każdego meczu podchodzimy tak samo. Chcemy posiadać piłkę, chcemy oddawać strzały, chcemy budować akcje. Jeśli tą piłkę stracimy, po prostu chcemy ją odzyskać. Także na pewno będziemy dzisiaj grać wysokim pressingiem, jak w każdym meczu. Jeżeli chodzi o rekord Bielsko-Biała, ta drużyna ma jakieś słabe strony. Twoim zdaniem, co zdecyduje tutaj o końcowym wyniku? Myślę, że są tu dwie w tej chwili najlepsze drużyny w kraju. Myślę, że dyspozycja dnia. No i w takich spotkaniach ważne są detale. Myślę, że dzisiaj to zaważy o wyniku spotkania. Wracając jeszcze myślami do tego meczu z pierwszej rundy w Bielsko-Białej, gdzie wyszliście na prowadzenie, ale ostatecznie przegraliście ten mecz. To będą inne zawody niż te jakiś czas temu? Myślę, że tak. Nasza drużyna wygląda całkiem inaczej. Tamten mecz to już jest przeszłość. Zrobiliśmy duże postępy. Mamy nowych zawodników, którzy dobrze się wkomponowali w zespół. I myślę, że ten mecz będzie wyglądał całkiem inaczej dzisiaj. Dziękuję za rozmowę. Ja również. Trener bramkarzy Piasta Gliwice nie ukrywa, że dzisiaj tutaj w gliwickiej arenie spotykają się dwa najlepsze futsalowe zespoły w Polsce. Miejmy nadzieję, że będziemy świadkami kapitalnego widowiska. Widowiska, które stworzą właśnie ci bohaterowie, którzy teraz przed chwilą zameldowali się na parkiecie. Czas na składy, w jakich wystąpią dzisiaj obydwie ekipy. Na początek zestawienie gospodarzy numer 23 w bramce to Michał Widuch, z dwójką zagra Bruno Grassa, trójka to Marek Bogański, 77 Miguel Pegasza, 97 Patryk Zatowicz, 33 Hiram Filio, 83 Jakub Janiszewski, z dziewiątką na koszulce wystąpi Mateusz Browiec, 10 to Dominik Śmiałkowski, 12 Breno Grossa, 15 Vinicius Lazaretti, 93 Rafael Cadini, 98 Sebastian Szadurski, 99 Maciej Mazur. Opiekunem ekipy z Gliwic jest Orlando Duarte. Te dzisiejsze zawody poprowadzi piątka sędziowska w składzie: Damian Grabowski, Grzegorz Wiercioch, Marcin Miśta, Dawid Konieczny oraz Henryk Bąk. Aż dwóch sędziów technicznych, to oni będą przyglądali się dzisiaj temu, co będzie działo się na ławkach rezerwowych wielu kibiców Stacji Gory Futsal Ekstraklasy.
ostrzy sobie zęby na ten trenerski pojedynek Orlando Duarte, Jesus Lopez Garcia. Portugalia kontra Hiszpania. Która, myślę, trenerska dzisiaj zwycięży? O tym przekonamy się za niespełna dwie godziny. Przywitanie kapitanów obydwu zespołów, czyli Michała Widucha oraz Bartłomieja Nawrata. Oto postawy tych dwóch bramkarzy. Wiele będzie zależało w tym dzisiejszym meczu i czas na skład rekordu. 84 bramce, Bartłomiej Nawrat 10, Paweł Budniak 11, Stefan Rakić 20, Sebastian Leszczak 23, Michał Kubik 19, Krzysztof Iwanek 5, Kamil Surmiak 6, Mikołaj Zastawnik z numerem 7 na koszulce zagra, Łukasz Biel 8, to Mateusz Ferreira 9, Artur Popławski 21, Michał Marek opiekunem ekipy spod Beskidzie jest Jesus Lopez Garcia. U siebie Gliwiczanie w tej kampanii przegrali tylko raz. W ostatniej kolejce pierwszej rundy zostali wypunktowani przez Konstrakt. Lubawianie wygrali w arenie aż 6-1, a gospodarze jeszcze długo po tym meczu zastanawiali się, co tak naprawdę poszło nie tak. Liga stała się bardziej wyrównana, a więc wpadki przydarzały się również rekordzistom. Bielszczanie dwukrotnie przegrali w tym sezonie z Dremane Opole Kopracice. Tygrysy zdołały odczarować halę w Cygańskim Lesie i wygrały tam jako pierwszy zespół od 2018 roku. Wcześniej zdobył tam komplet punktów Klirek z Chorzów. Jednak kibiców mistrza Polski najbardziej zabolała porażka w 20. kolejce z Legią w Warszawie. 1-2. My czekamy już na pierwszy gwizdek arbitra przy piłce ustawiony z numerem drugim Bruno Grassa. Tuż przy nim Miguel Pegasa, jeden z najbardziej skutecznych graczy Piasta. Zabrzmiał pierwszy gwizdek arbitra, Bugański do Zatowicza. Mocno teraz strzelona piłka w pole karne, ale pewna interwencja Bartłomieja Nawrata. Postarają się zagrać się wysokim pressingiem od pierwszych minut tego starcia. Podopieczni Orlando Duarte, oni z tego słyną. Ale również rekord nie zamierza tutaj odpuszczać walki o piłkę w środku pola. Aut dla rekordu Leszczak. Ładnie przyjął teraz piłkę podeszwą. Budniak ma obok siebie Leszczaka. Budniak do Kubika. Kubik strzał! Zablokowane to uderzenie. Okazja do kontrataku dla Piasta. Grassa zagrywa na lewą stronę. Jest tam Pegasa. Zatowicz może uderzyć z dystansu. Zatowicz! Ależ teraz interwencja Bartłomieja Nawrata. Leszczak. Sędziowie nie dopatrzyli się tutaj przewinienia. Od autu rozpoczną grę Gliwiczanie. Zatowicz, dobry początek gospodarzy. Już raz musiał wykazać się swoim bramkarskim kosztem w tym meczu. Bartłomiej Nawrat, Pegasa. Grassa zagrywa piłkę na lewą flankę. Bugański, wyżej teraz podchodzą w pressingu Bielszczanie. Grassa dosyć ryzykownie zabrał się teraz z piłką w pole karne. Próba zagrania piłki wzdłuż linii przez Pegasa, ale futsalówka opuściła parkiet. A tutaj jeszcze powtórka tego potężnego strzału Zatowicza. Dobra interwencja Nawrata, mógł liczyć na asekurację. Budniak patrzy, rozgląda się, gdzie są partnerzy. Budniak w pojedynku z Zatowiczem. Zagrywa na prawą flankę do Rakicia. Leszczak. Rakić odegrał futsalówkę do Leszczaka, Budniak przerzut na lewą flankę, ładne teraz podanie do Leszczaka, ale tutaj szybko skasował całą akcję rekordzistów Bugański. Od autu rozpoczną grę rekordziści. Druga minuta tego spotkania, skupiony między słupkami Michał Widuch. Budniak, Leszczak bardzo mocno, ale trafił wprost w Pegasę. Kolejny aut dla rekordu. Dzisiaj w ramach 29. kolejki Stadskor Futsal Ekstraklasy jest rozgrywane jeszcze jedno spotkanie. Ekipa Radewiz Konice podejmuje u siebie Dremane Opole Kopracice. Teraz piłka dograna w pole karne, ale świetna interwencja Bugańskiego. Jeszcze przejął futsalówkę Budniak. Budniak uderza, ale zablokował ten strzał Bruno Grassa. To już kolejne uderzenie na bramkę zablokowane przez podopiecznych Orlando Duarte. Komplet kibiców ogląda Kreotron w Gliwickiej Arenie. 1100 sprzedanych biletów. Budniak uderza na bramkę, ale nie trafił w jej światło. Pokazuje teraz na palcach rąk Michał Widuch, który wariant akcji ofensywnej będzie rozgrywany. Tutaj jeszcze świetna akcja Budniaka, który
stracił na chwilkę krycie. Zdołał uderzyć na bramkę, znowu wysoko. Przechodzą do pressingu Bielszczanie, a Gliwiczanie oddają piłkę praktycznie za darmo. Grę wznowi od własnej bramki. Nawrat. Spokojnie, jak na razie obserwuje to wszystko, co dzieje się na parkiecie. Trener Jesus Lopez Garcia, dalekie podanie, ależ teraz Leszczak skleił piłkę na stopie. Niczym Robert Lewandowski w meczu z Anglią. Rusza jednak piaste podanie do Zatowicza, ale zabrakło niewiele, żeby reprezentant Słowacji doszedł do tego podania. Out dla rekordu. Zmiany w ekipie mistrza Polski. Pojawia się na parkiecie Surmiak. Rakić. Budniak. Budniak w pojedynku z Zatowiciem. Budniak podaje do Rakicia. Rakić pole karne. Jest tam teraz wypychany Surmiak. Kontra Piasta, ale szybko przerwana przez Rakicia. Trzecia minuta gry. Jak na razie 0-0 w Gliwicach. Kadini. Widuch. Znowu bardzo wysoki pressing założony na połowie rywala przez rekord. Z takiej gry futsal Ekstraklasie jest przecież znany, Piast Gliwice. Mają coraz większy problem z dokładnym rozegraniem futsalówki na własnej połówce. Podopieczny Orlando Duarte, ten zaczyna szaleć się przy linii. Namawia swoich podopiecznych do tego, żeby podeszli wyżej, żeby zastosowali wysoki pressing. Zastawnik. Popławski, druga ofensywna czwórka na parkiecie w ekipie rekordu. Mateusz Ferreira odegrał futsalówkę do Popławskiego. Ten wycofał ją do Nawrata. Nie podchodzą wyżej teraz Gliwiczanie. Nawrat, dalekie podanie i wybija futsalówkę poza parkiet w tej sytuacji z numerem 15 Vinicius Lazaretti. Nie grał w dwóch ostatnich meczach Piastunek, pauzował za kartki. Orlando Duarte na pewno rozryfosował swoje podopieczne w szatni. Jasny plan na to spotkanie. Jedno zwycięstwo dzieli Piastunki od zdetronizowania rekordu. Zbyt szybko teraz podbiegli do rekordzistów Gliwiczanie. Upomina Mrowca sędzia Damian Grabowski. Tym razem jednak wszystko jeszcze zakończy się na słownej reprymendzie. Out dla rekordu, Surmiak, Mateusz Ferreira, nie poradził sobie z Mrowcem, Popławski pozwoli teraz futsalowce opuścić parkiet, grę wznowi od własnej bramki Bartłomiej Nawrat. Wczoraj w meczu telewizyjnym Uniwersytet Warszawski Darkomp Wilanów pokonał Legię Warszawa 6-0, więc futsalowej stolicy rządzi w tym sezonie Uniwersytet Warszawski, który dwukrotnie zdołał ograć się Beniaminka, Stacker Futsal Ekstraklasy. Popławski zagrał piłkę do Mateusza Ferreiry. Zastawnik. Zastawnik uderzył, ale został zablokowany w ostatniej chwili przez Lazaretiego. Starają się przejąć inicjatywę w tym spotkaniu podopieczni Jesusa Lopeza Garcia. Tutaj jeszcze ta ofiarna interwencja Lazaretiego. Cały czas za linii bocznej przekazuje wskazówki swoim podopiecznym Orlando Duarte. Popławski uderzył mocno, ale niecelnie. Widuch znowu cały czas pozostają wysoko na połowie. Piastunek, rekordziści. Wydawało się, że był faulowany Popławski. Sędziowie jednak puścili grę. Mają pretensje do arbitrów, szkoleniowcy rekordu. Zastawnik. Popławski, Surmiak, on potrafi sporo zrobić się z futsalówką, kiedy mają przy nodze. Popławski, atak pozycyjny rekordzistów. Mateusz Ferreira, wypychany teraz przez Lazaretiego. Popławski uderzył, ale został zablokowany przez Browca. Będziemy mieli jednak stały fragment gry dla rekordu. Jeszcze powtórka tej ofiarnej interwencji Browca. Mateusz Borowiec, były zawodnik Gwiazdy Rudy Śląska. Teraz źle rozegrany ten stały fragment gry przez mistrza Polski.
Kadini rozpocznie grę z boku. Doświadczony Brazylijczyk w 27 meczach strzelił 15 goli. Walka o piłkę w środkowej strefie wygrana przez Popławskiego. Mateusz Ferreira, Popławski. Dalekie podanie do Surmiaka, ale ten nie zdołał przyjąć się futsalówki. Schodzi do zmiany Surmiak, w jego miejsce melduje się na parkiecie Michał Marek. Szadurski, Kadini, Śmiałkowski w pojedynku z Markiem, teraz kapitalnie Szadurski i słupek gratuje rekordzistów. To była jak na razie najlepsza okazja gospodarzy do objęcia prowadzenia w tym meczu. Spójrzmy jeszcze raz na to, co tutaj się wydarzyło. Śmiałkowski piętą zagrał futsalówkę do Szadurskiego, a ten trafił w słupek. Pierwsze poważne ostrzeżenie wysłane pod adresem mistrza Polski. 5 minut gry za nami, cały czas 0-0 w Gliwickiej Arenie. Gliwiczanie rozpoczynają grę od autu, blisko pola karnego Bielszczan. Kolejne uderzenie zablokowane, szczęścia. Próbował Dominik Śmiałkowski. Jest znany z tego, że posiada młotek w stopie. Reprezentant Polski, Mrowiec, stracił panowanie nad futsalówką, ale szybko naprawił jego błąd Śmiałkowski. Rzut rożny dla rekordu. Wolał się nie patyczkować w tej sytuacji zawodnik Piasta. Jak rozegrają ten korner rekordziści? Drugi rzut rożny rozgrywany przez Pierwsza w tym meczu. Teraz uderzenie Rakicia i musiał interweniować Michał Widuch. Obroniony przez niego ten strzał nogami. Nie udało się teraz Gliwiczanom zablokować tego uderzenia. Ponownie przy piłce Rakić. Rakić chciał dobrać się piłkę w pole karne. Jeszcze jakiś rykoszet, ale ostatecznie futsalówka ląduje pod nogami Widucha. Kadini. Szadurski niedokładnie zagrywał teraz piłkę na lewą stronę Dąbrowca. Tutaj w takim spotkaniu nie ma miejsca na błędy. Każdy popełniony może być brzemienny w skutkach. Wiedzą o tym jedni i drudzy. Marek. Mateusz Ferreira stracił panowanie nad futsalówką. Rusza Piastę z kontrą. Szadurski powstrzymany. Mała przebijanka w środkowej strefie, wygrana przez rekordzistów Mateusz Ferreira. Powstrzymany przez Kadiniego. Dał tu rozpoczyna grę rekord. Popławski. Zagrywa piłkę na lewą stronę do Rakicia. Rakić. Na prawą stronę jest na Mateusz Ferreira. Powstrzymany bezpardonowo przez Kadiniego. Dobra interwencja Brazylijczyka przed własnym polem karnym. Tak jak wrak właśnie Rafael Kadini. Popławski uderza, piłka jednak poszybowała w bezpiecznej odległości obok prawego słupka świątyni Michała Widucha. Prawie 100-osobowa grupa kibiców przyjechała za rekordem z Bielska-Białej. Oni także tutaj w Gliwickiej Arenie starają się prowadzić gorący doping. Ten doping ma podnieść ich pupili do zwycięstwa w tym spotkaniu. Znowu wysoki pressing założony przez podopiecznych Solopeza Garcia, ale teraz bardzo ważna interwencja Popławskiego. Została odsłonięta cała lewa strefa. Tam czekał na dokładne podanie Mrowiec, ale skasował całą akcję na prawej flance Popławski. Rakić. Nawrat. Dalekie podanie w kierunku Budniaka. Wybił futsalówkę głową poza parkiet Vinicius Lazaretti.
7 minut gry za nami, cały czas bezbramkowy remis w Gliwickiej Arenie. Popławski, Budniak. Zagrał piłkę do Popławskiego na prawą stronę, Budniak. Zmienił pozycję, Popławski, faulowany popularny Magic. Pierwsze przewinienie popełnione w tym spotkaniu przez gospodarzy. Nie brakuje w ekipie gości graczy, którzy mogą, potrafią uderzyć z dystansu. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Ścięty równo z parkietem zawodnik rekordu. Popławski bierze daleki rozbieg. Popławski uderza i broni Widuch. Jeszcze Rakić podaje do Mateusza Ferreira. Ferreira ustrzelił tylko boczną siatkę. Nie opanował futsalówki Dominik Śmiałkowski. Miał jednak na plecach dwóch graczy rekordu, a to ostatnia interwencja Widucha po strzale z rzutu wolnego Popławskiego. Teraz to Gliwiczanie przeszli do wyższego pressingu. Rakić, dalekie podanie na prawą flankę, ale wychodzi odważnie z bramki Widuch, przerywa akcję. Dają dzisiaj nieco więcej pokrać jednym i drugim sędziowie. Tylko jedno odgwizdane do tej pory przewinienie. Przerzuty piłki do Rakicia. Rakić, ależ to było uderzenie. Pięknie złożył się do tego strzał serb. Jeszcze zderzył się Widuch z graczem rekordu. Miejmy nadzieję, że nic poważnego tam się nie stało. Spójrzmy jeszcze raz na to soczyste uderzenie Rakicia. I zastawnik zderzył się z Widuchem gdzieś tam. Uderzony w twarz golkiper Piasta. Wszystko oczywiście w ferworze walki. Kibice na trybunach mają podzielone opinie co do tego, kto dzisiaj będzie górą. Kapitalne futsalowe święto w Gliwicach. Świetna oprawa tego meczu. Michał Widuk jest w stanie kontynuować grę. Wstał tylko na chwilę z ławki rezerwowych Hiram Filio. Miał okazję bronić w kilku ostatnich spotkaniach Piastę. Strzał głową na bramkę. Zatowicz próbował szczęścia, ale pewna interwencja na brata. Leszczak nie był w stanie dojść do tego podania. Widuch, daleki wyrzut. Nawrat wolał nie ryzykować tej sytuacji. Jeszcze teraz domagają się od sędziego odgwizdania zagrania ręką przez bramkarza rekordu poza polem karnym. Blisko jednak tej całej sytuacji byli arbitrzy. Rzut rożny dla Piasta. Grasa przedziera się z futsalówką w pole karne, ale nie poradził sobie z dwójką graczy rekordu. A my spójrzmy na powtórkę. Na tej powtórce wydaje się, że Nawrat chyba dotykał piłki ręką poza polem karnym. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Nie zauważyli tego arbitrzy. Aut dla rekordu. Leszczak, Rakić, atak pozycyjny mistrza Polski Budniak. Budniak w pojedynku z Zatowiciem, Budniak. Podanie na prawą stronę do Kubika, Kubik, ostry kąt. Dobra interwencja Widucha, który teraz podłącza się do gry ofensywnej. Widuch zbyt mocno teraz zagrał futsalówkę w kierunku Zatowicia. Cała akcja spaliła na panewce.
Budniak wypatrzył tam z przodu Surmiaka, ten naciskany przez Bugańskiego. Out dla rekordu. 8 minuty gry za nami. A na naszych ekranach prezes Stadskor Futsal Ekstraklasy Maciej Karczyński, który już w lipcu wstąpi z tego stanowiska. Nowym prezesem będzie Paweł Broskowiak. Człowiek związany z grupą inwestycyjną Male Przyleszno. Kolejny rzut rożny dla rekordzistów. Leszczak uderzył bardzo mocno, ale niecelnie. Mają nieco rozregulowane celowniki na początku tego starcia, a rekordziści. Czysto teraz odebrana futsalówka przez Kubika. Przekroczył przepisy ostatecznie Bruno Grassa. Ma pretensje do arbitrów trener Orlando Duarte. Nerwowo zrobiło się przy obu liniach bocznych. Proszę Państwa, to jest ten południowy temperament. Tutaj jednak czysto wygarnął piłkę spod nóg Grassy Kubik. Drugie przewinienie popełnione w tym spotkaniu przez Piastunki. Kubik. Budniak, podanie na uluk pas. Surmiak. Budniak. Kubik. Kubik na prawej flance. Zablokowany jeszcze Kubik przy piłce. Nie doszła jednak futsalówka do Budniaka. Surmiak. Kubik. Robił futsalówkę teraz poza parkiet w tej sytuacji. Zatowicz. Mało miejsca na parkiecie. Zamknięty ten prawy sektor. Tuż przed bramką Piasta. Uderzenie z dystansu Leszczaka zablokowane. I ściąga marynarkę trener Orlando Duarte. To może oznaczać tylko jedno. Tutaj emocje biorą górę. Ma coraz większe jej pretensji portugalski szkoleniowiec pod adresem arbitrów. Niebagatelna jest stawka tego starcia. Leszczak. Budniak. Surmiak. Nie podchodzą teraz wyżej. Stosują pressing, ale dopiero od linii środkowej boiska Piastunki. Uderzenie Budniaka zablokowane. Okazja do kontrataku. Zatowicz. Zatowicz się stracił panowanie nad piłką. Leszczak rusza z kontrą. Leszczak, Leszczak. Czysto odebrał mu futsalówkę Pegasza. Tutaj nikt nie cofa nogi. Trwa ostra męska walka o każdy metr parkietu. Świetnie zachował się tutaj Miguel Pegasza. Nawrat łapie piłkę. Leszczak. Teus Pereira. Popławski ma trochę miejsca na lewej stronie. Popławski, ale tutaj świetna interwencja Bruno Grassy. Z boku rozpoczną grę rekordziści. Kto wykona ten out? Chyba Surmiak. Cały czas stara się tłumaczyć coś swoim podopiecznym na ławce rezerwowych trener Orlando Duarte. Już bez marynarki. Temperatura tego spotkania rośnie. Jeszcze raz od autu wznowią grę mistrzowie Polski. Rolando Duarte ucina sobie krótką pogawędkę z Damianem Grabowskim. Popławski. Naciskany teraz zastawnik. Stracił panowanie nad piłką. Okazja i teraz niewiele. Pomylił się w tej sytuacji Rafael Cadini. Aż ukrył twarz w dłoniach. Spójrzmy tutaj na tę stratę zastawnika. Cadini pociągnął z piłką kilka metrów. Uderzył na bramkę. Jeszcze w międzyczasie odłożony faul. Pierwsze przewinienie popełnione w tym meczu przez rekord. Jak na razie oglądamy niezwykle wyrównane zawody w Gliwickiej Arenie. Okazje mieli jedni i drudzy, ale te chyba bardziej klarowne jak na razie po stronie Piastunek. Tutaj warto przypomnieć ten strzał w słupek Sebastiana Szatorskiego. Uderzenie w słupek teraz po raz kolejny ratuje Bartłomieja Nawrata.
po tym uderzeniu Brenner Rossy. 21-letni Brazylijczyk na swoim koncie posiada młodzieżowe Mistrzostwo Ameryki Południowej z 2018 roku. Złoty medal Igrzysk Olimpijskich Młodzieży z tego samego roku. W Ekstraklasie w 11 meczach, 11 goli w 13 meczach, to jego dorobek strzelecki. Teraz przycisnęły piastunki. Rekord cofnięty do głębokiej defensywy. Nie zdołał zmienić tego lotu futsalówki Brodziec, ale jeszcze doszło tam do jakiegoś rykoszetu. Kolejny stały fragment gry dla Bielszczan. Na razie nie śmiało, ale to GPS dobrze brzmi. Próba przedarcia się prawą stroną przez Vinicjusa Lazaretiego, ale nie było tam żadnego przewinienia. Kresnewia od własnej bramki, nawrat, Marek, Mateusz Pereira, Popławski, Rakić, Marek, Rakić. Głośny okrzyk, pres rozlega się w kibickiej arenie. Teraz niedokładnie zagrywa piłkę Mateusz Pereira, Mrowiec zwolnił jednak tempo tej akcji. Nie udało się piastunkom przejść błyskawicznie do kontrataku. Gadini zagrał piłkę do Lazarettiego, Lazaretti. Gadini, Mrowiec. Wypychani są teraz z połówki rekordu gliwiczanie. Gadini w pojedynku z Popławskim. Gadini świetnie tutaj się zachował, Gadini! I paruje futsalówkę na aut Bartłomiej Nawrat. Która to już dobra interwencja w tym spotkaniu, golkipera rekordu. W taki sposób oszukał Popławskiego Gadini i uderzył na bramkę. Coraz bliżej zdobycia tego pierwszego upragnionego gola w tym meczu podopieczny Lado Duarte. Po tej początkowej przewadze rekordu teraz to piastunki częściej dochodzą do głosu. Nie zdołał opanować się futsalówki Budniak. 11 minuta tego meczu, 0-0 w Gliwicach. Mrowiec szeroko wyszedł z bramki, Widuch. Lazaretti, Gadini, dalekie podanie w kierunku Zrettiego, ale tutaj jest Mrowiec, który kasuje całą akcję. Jak rozpocznie grę od autu, z tyłu Rakić, z przodu Surmiak. Mateusz Pereira, Budniak, Rakić. Surmiak ma trochę miejsca na lewej flance, Surmiak zagrywa do Rakicia. Atakę pozycyjny rekordu, Rakić uderzył, ale nie trafił światło bramki. Lazaretti, Gadini. Breno Rossa zagrał futsalówkę na lewą flankę. Mateusz Pereira przerywa akcję. Piastunek w zarodku. Okres mniej składnej gry z jednej i drugiej strony. Teraz świetnie do Rakicia i niewiele brakowało. Zamar między słupkami Michał Widuch. To była jak na razie w tym meczu najlepsza okazja dla rekordzistów, żeby objąć się prowadzenie. Cóż to było za podanie Surmiaka. Miał przed sobą tylko Widucha Rakić. Nie trafił jednak światło bramki. Teraz jednak okazja dla piastunek i gol! 1-0! Z najbliższej odległości pakuje futsalówkę do siatki Dominik Śmiałkowski. Świetne podanie z lewej flanki od Szadurskiego, a Śmiałkowski do pełni formalności. Od 12 minuty tego starcia to Piasty prowadzi w tym meczu 1-0. Cóż za odpowiedź Armii Orlando Duarte. Rusza jednak rekord. Bielszczanie będą chcieli pewnie jak najszybciej odpowiedzieć. Rakić zablokowany na prawej flance.
żyją trybuny w Gliwickiej Arenie. Piasty prowadzi 1-0. Rekord jednak atakuje. Zastawnik uderza. Zablokował ten strzał Bugański. Jeden ważny krok w kierunku Mistrzostwa Polski. Piastunki już w tym spotkaniu wykonały. Teraz jednak naciera rekord. Zastawnik. Pole karne, ale nie było tam nikogo, kto mógłby zamknąć tę akcję z lewej flanki. Mocno ożyje tym, co dzieje się na parkiecie, Orlando Duarte. On jakby tylko mógł, pewnie wskoczyłby na parkiet i pomógł swoim podopiecznym. Panie i panowie, nie może być tak nieśmiało. Nasi potrzebują waszego wsparcia. Jeszcze raz spróbujmy. Stał fragment gry dla rekorda. Tutaj jeszcze raz powtórka tego kapitalnego zagrania w pole karne Szadurskiego, a Śmiałkowski dopełnił formalności. Leszczak uderza. Zablokowany ten strzał. Nawrat. Rakić. Rakić bliski straty. Naprawił jednak jego błąd Leszczak. Surmiak. Leszczak. Zagrał na uwolnienie. Zatowicz. Dobry przechwyt zastawnika. Zastawnik jest jednak osamotniony. Musiał zwolnić się tempo tej akcji. Wycofać futsalówkę. Rakić. Leszczak. Leszczak. Leszczak! I świetna interwencja Michała Widucha, który pofrunął teraz w powietrzu. Sparował piłkę na rzut rożny. Zdołał tutaj oszukać Bruno Grasse. Leszczak. Rzut rożny dla rekordu. Leszczak! Poprawka, ale i tym razem dobrze ustawieni zawodnicy Piastunek zdołali zablokować ten strzał. Leszczak. Leszczak! Ostry kadi! Gol! Sebastian Leszczak! 1-1 w Gliwickiej Arenie. Ależ odpowiedź rekordzistów. Próbował trzykrotnie. Teraz Michał Widuch nie miał już nic do prowadzenia. Wygrał ten pojedynek z Zatowiciem. Nieco zasłonięty był chyba w tej sytuacji Widuch. I po raz pierwszy golkiper Piastunek musi wyciągać w tym meczu futsalówkę z siatki. Kapitalnie zrobił to Leszczak. Od 14 minuty w Gliwickiej Arenie mamy remis. 1-1. Jak odpowiedzą Piastunki? Trener Jesus Lopez Garcia dzierży w rękach kartkę z napisem timeout. To chyba tak na wszelki wypadek. Dalekie teraz podanie w kierunku Szadurskiego i szybko czas prosi Jesus Lopez Garcia. Chce coś zmienić w grze swojego zespołu. Chce chyba bardziej unormować grę swojego zespołu w tyłach. Coraz częściej te piłki zagrywane przez Piastunki z własnej połowy gdzieś tam na lewą czy prawą flankę powodują coraz większe zamieszanie w szeregach obronnych rekordzistów. Ma sporo pretensji do gry swoich podopiecznych w tyłach trener Jesus Lopez Garcia. Mocno rozgoryczony tym straconym golem, kiedy to właśnie przedarł się lewą flanką. Szadurski dograł futsalówkę wprost na stopę i to z aptekarską precyzją Śmiałkowskiemu, a ten otworzył wynik tego starcia. Bojowe nastroje w jednej i drugim zespole. Czy ktoś się sięgnie tutaj po pełną pulę, a może dopiero w 30. kolejce poznamy mistrza Polski Anno Domini 2021-2022. Aut dla rekordu. Nawrat. Zagrywa piłkę daleko przed siebie, ale nie był jej w stanie przejąć Rakić. Dwa faule popełnione w pierwszej połowie przez gospodarzy. Jeden na koncie przyjezdnych. Znowu wysoki pressing założony przez rekord. Właśnie o taką grę do swoich
podopiecznych apeluje Jesus Lopez Garcia. Dzisiaj momentami mają problem z założeniem tego wysokiego pressingu na połowie rekordzistów Piastunki. Tak dopingują swoich pupili kibice rekordu. Prawie setka przyjechała ich tutaj do Gliwic. Ruszają Piastunki, Mrowiec. Mrowiec obrócił się z piłką, Rakić zdołał ją jednak wyłuskać, Budniak. Leszczak. Zwolnili teraz tempo tej akcji. Bielszczanie, Popławski. Popławski uderzył, został jednak zablokowany. Dobra interwencja w defensywie Śmiałkowskiego. Nawrat. Budniak zmienił teraz stronę. Popławski. Leszczak utrzymał się przy piłce. Leszczak ma trochę miejsca. Leszczak i broni w ostatniej chwili Michał Widuch. Ależ to była interwencja golkipera Piastunek. Muszą uważać na Leszczaka z przodu podopieczni Orlando Duarte. Kiedy zostawi mu się trochę miejsca, on potrafi zrobić się z piłką prawdziwe cuda. Teraz zagrane nie na pamięć zastawnika, ale faulowany w tej sytuacji był Vinicius Lazaretia. Tutaj jeszcze powtórka tego przyjęcia futsalówki przez Leszczaka, który wypracował sobie optymalną pozycję do oddania strzału. Piłka już majestatycznie zmierzała do siatki, ale Widuch ostatkiem sił zdołał jeszcze ją złapać. Tuż przed linią bramkową. Cóż za emocje w tym spotkaniu. Futsalowe Gwiezdne Wojny w Gliwicach. Teraz okazja i bramiec! 2-1! Cóż za odpowiedź Piasta Gliwice. W 16 minucie tego starcia podopieczni Orlando Duarte ponownie wychodzą w tym meczu na prowadzenie. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. Blisko 6 byli rekordziści, a teraz znowu po tym uderzeniu Mrowca muszą odrabiać straty. Zastawnik zagrywa na prawą stronę do Budniaka. Popławski. Popławski. Długo holuje piłkę, Budniak, bliski straty, ruszył Szadurski, ale wygrał walkę o pozycję Popławski z zawodnikiem Piasta Gliwice. Jeszcze ucierpiał tam przy tym starciu popularny Popi. Jednobramkowe prowadzenie Gliwiczan. Nieco ponad te 4 minuty do zakończenia pierwszej odsłony tego pojedynku. Budniak ruszył lewą stroną, Marek. Mniej widoczny jak na razie w tym spotkaniu Mateusz Ferreira. Mateusz Ferreira zostawił piłkę Rakiciowi. Rakić. Podanie w pole karne. Jest tam Marek. Marek nie uderzył na bramkę. Przeszkadzał mu tam jak mógł w tej sytuacji Breno Rossa. Tylko out dla rekordu. Rakić. Mateusz Ferreira, Rakić, Marek, on teraz na pozycji pivota w ekipie rekordu. Rakić ma trochę miejsca na lewej stronie, podanie do Mateusza Ferreira. Mateusz Ferreira! Tuż obok bramki potrzebowała teraz futsalówka. Płaskie uderzenie Brazylijczyka. Że kilkudziesięciu centymetrów zabrakło, żeby piłka zatrzepotała w siatce. Jeśli jak dał futsalówki Zatowicz. Dobrze, teraz ustawieni w pressingu na połowie rywala rekordziści. Rakić. Zastawnik. Jedna bramka. Jeszcze tutaj o niczym nie przesądzę. Miejmy nadzieję, że futsalowe emocje będziemy przeżywać aż do końcowej syreny. Rakić. Zastawnik. Mateusz Ferreira. Zamknięci teraz w futsalowym zamku. Gliwiczanie łapie piłkę Widuch. Nie ma jednak do kogo zagrać. Dopiero teraz wybrał krótki wariant zagrania piłki do Bugańskiego. Dobre podanie, ale Nawrat asekurował całą sytuację. Nie doszedł do piłki Bruno Grasse. Jerzy w rękach specjalną taktyczną tablicę trener Jesus Lopez Garcia. Stara się coś rozrysować swoim podopiecznym zasiadającym na ławce rezerwowych.
Poszedł z piłką już poza linię boczną boiska. Michał Barek i o czas poprosił Orlando Duarte. I ponownie Grzegorz. Nieco ponad 3 minuty do zakończenia pierwszej odsłony tego starcia. 2-1 Piastek Gliwice prowadzi w kicie 29. kolejki Stadskor Futsal Ekstraklasy. Stara się coś tłumaczyć portugalskich szkoleniowiec gliwickich The Special One swoim podopiecznym. Wiele będzie zależało na gry w tyłach, jeżeli chodzi o Piasta Gliwice. Trudno jak na razie zauważyć uśmiech na twarzy trenera Piasta Gliwice w tym spotkaniu. Ono mocno przeżywa to wszystko, co dzieje się na parkiecie. Tutaj jeszcze powtórka tego kapitalnego uderzenia Browca, który oszukał na lewej flance Artura Popławskiego. Rzadko przydarzają się takie błędy w kryciu reprezentantowi Polski. Autor rozpoczyna grę Piast. Przegrał walkę o pozycję Bruno Grassa, który wznowił własnej bramki na wrac. Mateusz Ferreira zbliża się do bramki. Piastunek z piłką, zastawnik szuka optymalnej pozycji, zastawnik, Mateusz Ferreira, podanie w pole karne, ale tutaj Rakić stracił na chwilkę panowanie nad futsalówką, a nie patyczkował się w tej sytuacji Bruno Grassa, wyekspediował piłkę poza parkiet. Moja lewa strona, czyli do tunelu, za chwilę za jeszcze nieco ponad te dwie minuty potrwa pierwsza część tego meczu. Dwa faule popełnione przez Piasta, dwa faule popełnione przez rekord. Jedna bramka przewagi Gliwicza. Rakić, Mateusz Ferreira. Zastawnik. Rakić, raz wyżej podeszli w tym pressingu Gliwiczanie. Rakić. Marek. Podaje do Mateusza Ferreiry, Rakić ma trochę miejsca. Rakić, Marek. Marek jest piłką w polu karnym, ale został zablokowany. Aut dla rekordu. Przeszkadzał mu tam jak Miguel Pegasa. Podążał za Markiem niczym cień. Zawodnik Piastunek, Rakić. Znowu atak pozycyjny mistrza Polski, Rakić. Rakić uderza, zablokował ten strzał Bruno Grassa. Które to już uderzenie zablokowane przez gospodarzy w tym spotkaniu. Rakić. Marek. Rakić! Zablokował ten strzał Zatowicz. Podłącza się do gry ofensywnej Bartłomiej Nawrat. Podaje do Rakicia. Rakić pole karne, jest tam Marek. Marek! Kombinacyjna akcja, wypuścił na chwilkę piłkę z rąk Michał Widuch. Jeszcze teraz przechwyt Marka. Piłka dla rekordu. Mają pretensje do arbitra Gliwiczanie. Gdyby piłka nie odbiła się od nóg Bruno Grassy, to kto wie, może dotarłaby do zastawnika. Ten miałby przed sobą w polu karnym tylko Michała Widucha. I jeszcze krótka przerwa na kosmetykę parkietu. Nieco ponad 90 sekund do zakończenia pierwszej odsłony. Zafrasowana twarz Jesusa Lopeza Garcia, trenera rekordu Bielsko-Biała. Mocno przeżywa to spotkanie również prezes rekordu Janusz Szymura. Rakić zagrywa do Mateusza Ferreiry. Mateusz Ferreira pilnowany przez Embrowca. Rakić, mało miejsca po prawej i lewej stronie. Uderzenie z prawej flanki zastawnika zablokowane przez Miguela Pegasę. Rakić przed te pole karne. Mrowiec przejmuje piłkę, okazja do kontrataku. Mrowiec podaje na lewą stronę i gol!
na minutę i 15 sekund przed zakończeniem pierwszej połowy tego starcia. Spójrzmy, jak do tego doszło. Mrowiec przejmuje piłkę po tym niedokładnym podaniu Rakicia, a Kadini nie dał żadnych szans na skuteczną interwencję Nawratowi. Czy rekord będzie w stanie jeszcze odpowiedzieć w pierwszej odsłonie? Kubik, Leszczak, rusza Leszczak, ale zbyt mocno wypuścił sobie futsalówkę. Lazaretti. Wyżej teraz pod kozą pressingu. Bielszczanie, Mrowiec przejął piłkę. Mrowiec. Mrowiec w pojedynku z Rakiciem. Udało się Serbowi wybić się futsalówkę poza linię boczną. W sporych opołach w końcówce pierwszej odsłony mistrzowie Polski. Prenarosa wykonawcą tego autu. Próba do grania piłki w pole karne. Udało się ją w końcu wybić rekordzistą. Widuch. Prenarosa. Kadini. Naciskany był teraz zawodnik Piasta, ale przekroczył przepisy. Wcześniej bodajże Paweł Budniak to nie umknęło z arbitra. Trzeci fał popełniony przez rekord w pierwszej części tego meczu. Wcześniej właśnie został chyba odgwizdany ten fał Michała Kubika. Nie do końca zgadzał się z decyzją arbitra Paweł Budniak. Piłka zagrana na uwolnienie przez Piastunki. Kilkanaście sekund pozostało do zakończenia pierwszej połowy. Dwie bramki przewagi Piasta, który jest coraz bliżej zdobycia mistrzowskiego tytułu. Wyszedł już z futsalówką poza linię boczną boiska Popławski. Widuch. Chcą już dotrwać do końca tej pierwszej połowy. Gliwiczanie jeszcze Mrowiec. Teraz zaistrzyło pomiędzy Popławskim a Mrowcem. A teraz ja Państwa zapytam. Puściło nerwy jednemu i drugiemu. Wszystko jest tak w porządku. I tak kończy się pierwsza część tego spotkania. Ma jeszcze pretensje Orlando Duarte do arbitra Damiana Grabowskiego. Jedno jest pewne, jak na razie po 20 minutach gry bliżej zdobycia mistrzowskiego tytułu Piast Gliwice, który po bramkach Śmiałkowskiego Mrowca oraz Kadiniego prowadzi w tym meczu 3-1. Dla rekordu trafił do tej pory jedynie Leszczak. Spójrzmy na statystyki. W strzałach przewaga rekordu, w celnych również, ale to Piast jak na razie lepszy w tym spotkaniu. 2 gole. Ja zachęcam Państwa, żeby pozostać z nami za kilkanaście minut. Wracamy do Gliwickiej Areny. Sponsorem tytularnym Futsal Ekstraklasy jest StatScore. Na program zaprasza sponsor, właściciel marki sportowej Decathlon. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Futsal Ekstraklasy. Piłka zostaje w grze. Oglądaj rozgrywki StatScore Futsal Ekstraklasa w WP Pilot.
Kadin is alone, maybe here. But I want first solution. I think that this guy will come with him. I think that will come with him. And you put the ball in him to shoot. Second post, be careful. Go, 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 go! Vieme ten informacja, vieme o no. Co, próbujemy być strefa i dalej. Dobra, no. Druga, na atak. Musimy mieć poda e piłka. Piłka. Gramy dwa kontakty, biegamy, 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 biegamy. Thank you.
Warszawie ostatnie chwile rozgrzewkowe. Mam nadzieję, że to będą również chwile rozgrzewkowe dla naszych wspaniałych kibiców. Pomiędzy Piastem Gliwice a rekordem Bielsko-Biała. Jak na razie po 20 minutach gry Piastunki prowadzą 3-1 i są bliskie sięgnięcia po wymarzone Mistrzostwo Polski. Żeby tak się jednak stało, muszą tutaj w tym meczu sięgnąć po pełną pulę. Wtedy koronacja odbędzie się już dzisiaj. Widzimy arbitrów, nieco dłużej zostali w szatni goście. Sporo pewnie uwag pod adresem swoich podopiecznych miał po tych pierwszych 20 minutach trener Jesus Lopez Garcia. Cały czas mocno przeżywa to spotkanie Orlando Duarte. On wie, że szczęście jest już blisko, ale trzeba jeszcze postawić kropkę nad niej. Już trzykrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki w tym spotkaniu Bartłomiej Nawrat, a kilka zanotował przecież interwencji całkiem niezłych. W statystykach prowadzi rekord, który częściej zagrażał bramce Michała Widucha, częściej uderzył na bramkę, ale w tej z najważniejszych statystyk Piast prowadzi 3-1, jest naprawdę już bardzo blisko sięgnięcia po mistrzowski tytuł, ale dopóki futsalówka grze, wszystko jest możliwe. Dodają sobie jeszcze otuchy przed tymi drugimi 20 minutami zawodnicy z Bielska-Białej. Tutaj jeszcze nic nie jest przesadzone. Rekord potrafi grać z wycofanym golkiperem. Zobaczymy, kiedy właśnie tego wariantu zdecyduje się użyć, postawić się wszystko na jedną kartę trener Jesus Lopez Garcia. Dwa mecze w Chojnicach, tam ekipa Red Devils remisuje z Drymanem Opole Praktice, jak na razie 1-1. Czekamy na pierwszy gwizdek arbitra w drugiej części tego meczu. Przypomnę, że jeżeli dzisiaj Piast wygra z rekordem, to będzie mógł otwierać szampany, będzie mógł świętować zdobycie Mistrzostwa Polski. Jeżeli padnie jednak remis, to wszystko okaże się w ostatniej kolejce, w 30. kolejce StatsCore Futsal Ekstraklasy. Piast czeka wyjazdowe spotkanie w Lubawie z Konstraktem, natomiast rekord zmierzy się u siebie z boksem Słoneczny Stok Białystok. Rozpoczyna Surmiak, Leszczak, Budniak. Budniak w pole karne, ale tam dobrze ustawiony Bruno Grasa. Mateusz Ferreira. Surmiak. Mateusz Ferreira. W pojedynku z Pegaszą. Mateusz Ferreira. Leszczak. Leszczak chciał teraz dośrodkować pole karne, ale przeszkodził mu tam Bruno Grasa. Bruno Grasa. Dograł jeszcze piłkę tuż sprzed linii bocznej. Pegasza rozpoczyna kontratak, uderzenie, jeszcze dobitka i gol! 4-1, cóż za otwarcie drugiej części tego spotkania przez Piasta Gliwice. Bruno Grasa podwyższa prowadzenie gliwiczan w coraz większych opałach. Rekordziści. 21 minuta tego starcia, detronizacja rekordu coraz bliżej. Co zrobią Bielszczanie, czy już za chwilkę użyją tego atomowego guzika i wprowadzam do gry lotnego golkipera. Jeszcze teraz Grasa przejmuje piłkę, uruchamia na prawej flance Pegasza, ale ten nie dojdzie do tego podania. Coraz bardziej zafrasowana twarz trenera Jesusa Lopeza Garcia. Nic jak na razie w tym spotkaniu nie układa się po myśli rekordzistów. Budniak, Leszczak. Mateusz Ferreira. Bliski straty. Nawrat. Teraz na pamięć zagrana piłka do Budniaka. Przejmują ją Piastunki. Pegasza. Ma sporo miejsca. Pegasza. Zwolnił jednak tempo tej akcji Bugański. Mądrze teraz zagrali futsalówką na własną połowę podopieczni Orlando Duarte. Ukradli kilkanaście cennych sekund
Oni tutaj je prowadzą, starają się jak najdłużej utrzymać przy futsalowce, bo wtedy przecież rekord nie będzie w stanie zagrozić ich bramce. Widuch. Pegasza, bliski straty. Trzymał się jednak przy futsalowce, ostatecznie wybił ją poza parkiet. 18 minut nadziei rekordu, że jeszcze uda się odmienić losy tej potyczki. Będzie o to jednak szalenie ciężko. Piast jest dzisiaj skuteczny. Piast wykorzystuje praktycznie każdy błąd popełniony przez rekord. W dodatku nieźle między słupkami gliwickiej bramki spisuje się Michał Widuch. Tutaj powtórka tego czwartego gola zdobytego przez Piastunki. Pronograsa w taki sposób trafił do siatki. Szalona radość zawodnika Piasta. Rekord jeszcze wierzy. Rekord atakuje. Mateusz Ferreira. Budniak zamknięci teraz na własnej połowie gliwiczanie. Leszczak stracił panowanie nad futsalówką. Łapie ją ostatecznie Widuch. Chce szybko wznowić grę. Zatowicz. Lazaretti. Powstrzymany teraz na lewej flance Breno Rossa. U tu rozpoczynają grę gliwiczanie. Widuch. Z przodu jest Lazaretti, do niego kierowana piłka. Lazaretti długo utrzymuje się przy futsalowce. Świetnie teraz poradził sobie z dwójką rekordzistów. Doskonale wyszkolony jest technicznie Brazylijczyk. Breno Rossa, kapitalny przerzut, ale tutaj świetnie ustawiony Budniak. Szybko odzyskali futsalówkę gliwiczania, a konkretnie Lazaretti. Lazaretti atakowany przez Rakicia. Piłka dla rekordu. Tak orzekli arbitrzy, nie zgadzają się z ich decyzją szkoleniowcy Piasta. Rakić pokazuje się na prawej stronie Mateusz Ferreira. Do niego teraz kierowana futsalówka. Rakić. Rakić. Powstrzymany kapitalnie przez Lazarettiego. Nie potrafię jak na razie w drugiej odsłonie sforsować tego muru postawionego przez Gliwiczan rekordziści. Lazaretti. Jeszcze Kadini, Mrowiec naciskany przez Rakicia. Zastawnik przyjmował już piłkę poza linią pocztą boiska. Lazaretti szeroko wyszedł z bramki Widuch. Nawrat, dokładnie zagrywa piłkę głową do Marka. Marek. Marek uderza! Obok prawego słupka poszybowała piłka. Jeszcze doszło tam do jakiejś obcierki. Rzut rożny dla rekordu. 16 minut do końca tego meczu. Jeszcze powtórka. Uderzenie Marka. Zastawnik! Przeszkadzał mu Tabrowiec. Nieczysto trafił w piłkę były gwiazdor Klirek Suchorzów. Teraz mieli problem z rozegraniem futsalówki na własnej połowie gliwiczanie. Aut dla rekordu. Kubik rozpoczyna grę z boku. Podaje do zastawnika. Kubik w pojedynku z Mrowcem. Rakić. Kubik. Kubik. Ma trochę miejsca na prawej stronie. Zastawnik. Rakić i świetna interwencja Widucha, który przeniósł futsalówkę nad poprzeczką. Zastawnik dograł piłkę przed pole karne. Tam Rakić uderzył, ale na posterunku był golkiper Piasta. Rakić zamarkował uderzenie. Rakić znowu broni Widuch. Teraz Michał Widuch.
Kolejne uderzenie z dystansu Rakici, ale ponownie stanął na wysokości zadania golkiper Piastunek. Dobre zawody rozgrywa dzisiaj między słupkami Widuch. Uderzenie z lewej flanki. Michała Marka zablokowane przez Ebrena Rossa. Rakić zagrywa piłkę z narożnika boiska. Nie udało się jednak dokładnie podać do któregoś z kolegów. Nie klei się jak na razie gra rekordu w drugiej części tego spotkania. Kubik. Kubik miał trochę miejsca. Jeszcze piłka odbiła się od jednego z Gliwiczan. Kolejny rzut rożny dla Bielszczan. Jak niewiele na razie z tego wynika. Dobrze ustawiają się w defensywie podopieczni Orlando Duarte. Szybko odbudowują pozycję. Nawet jeżeli któryś z nich przegra pojedynek 1 na 1. Tylko strzona w pole karna, tam Widuch ponownie dobrze interweniuje. 15 minut, tyle czasu pozostało do zakończenia tego meczu, do zakończenia futsalowych Gwiezdnych Wojen w Gliwicach, ależ teraz rzucił się pod nogi Rakiciowi Kadini. Jakaś mokra plama pojawiła się na parkiecie. Zakończy się to wszystko konserwacją parkietu. Muszą zakasać rękawy, ruszyć do odrabiania stratę w tym meczu. Rekordziści, jeżeli marzą o tym, żeby pozostać na mistrzowskim tronie. Marek piętą zakrywa w pole karna, tam świetnie łapie futsalówkę Widuch. Teraz starał się jeszcze zaskoczyć na wrata. Zastawnik cały czas namawia trener Orlando Duarte swoich podopiecznych do tego, żeby podeszli wyżej. Głośno krzykę press rozlega się po gliwickiej arenie. Rakić, zastawnik. Wywalczył aut dla swojego zespołu. Jeszcze domagał się od gwizdania przewinienia. Jak na razie czysto grają w drugiej odsłonie jedni i drudzy. Kubik. Zastawnik powstrzymany przez Pugańskiego. Na prawym skrzydle. Z trudem dochodzą teraz do czystych sytuacji strzeleckich Bielszczanie, ale już za chwilkę może się to zmienić. Zastawnik w pole karne. Znowu interweniuje Widuch. Marek powstrzymany. Teraz Pegasza. Nie ma faulu. 2 na 2. Kubik stracił panowanie nad futsalówką Pegasza. Powstrzymany przez Rakicia. Bugański odzyskał futsalówkę. Uspokaja teraz grę Zatowicz. Stoicki spokój reprezentanta Słowacji. Zagrał przeciwko Polsce na futsalowym Euro. Pegasza wznowi grę od autu. Widuch. Daleko zagrywa piłkę na lewą flankę, ale Pegasza nie był w stanie jej sięgnąć. 4-1. Piastek Gliwice prowadzi z rekordem Bielsko-Biała. Biel raz pierwszy pojawił się na parkiecie w tym spotkaniu. Próbuje coś zmienić w grze swoich podopiecznych Jesus Lopez Garcia. Budniak powstrzymany, zablokowane uderzenie popularnego mecznika. Dobry powrót Biela, który wyprzedził teraz Bugańskiego. Rozpoczną jednak grę od rzutu rożnego Piastunki. Uderzenie z dystansu. Za to bicie. Zablokował ten strzał Mateusz Ferreira. Żyją tym spotkaniem trybuny w gliwickiej arenie.
To być może początek mistrzowskiej fety w Gliwicach. Nawrat łapie piłkę, szybko wznawia grę. Jest 6. minuta tego starcia. 3 bramki przewagi Gliwiczan. Mateusz Ferreira. Budniak ma trochę miejsca na lewej stronie. Teraz w pojedynku z Pegaszą. Budniak! Uderzył na bramkę. Jaka decyzja arbitra? Czy będziemy mieli rzut rożny? Zawodnicy patrzą jeden na drugiego. Jednak to Michał Widuch rozpocznie grę od własnej bramki. Kadini. Wysoki pressing założony przez rekord. Rekord stara się odrobić straty, ale nie potrafi znaleźć się w drugiej odsłonie. Jak na razie receptę na pokonanie Michała Widucha. Za to Wić utrzymał się przy piłce. Wycofał ją jednak do Lazaretiego. Zmiany w ekipie z Gliwic. Pegasza. Rakić przejął futsalówkę, ale na krótko. Nawrat rozpoczyna grę od własnej bramki. Budniak znowu zachęca trener Orlando Duarte swoich zawodników do podejścia wyżej, zaatakowania rywala. Mateusz Ferreira rozpoczął rajd z piłką. Rakić. Budniak stracił panowanie nad futsalówką. Chciał teraz szybko uruchomić z przodu Śmiałkowskiego. Bruno Rosa, ale nic z tego nie wyszło. Mateusz Ferreira. Budniak. Popławski. Popławski. Zbyt mocno zagrał teraz piłkę do Budniaka. Out dla Piasta. 12 minut do zakończenia tego meczu. Piast blisko zdobycia mistrzowskiego tytułu. Teraz Lazaretti przegrał ten pojedynek z Bartłomiejem Nawratem. Ciekawe, kiedy zdecyduje się wprowadzić lotnego golkipera do gry trener Jesus Lopez Garcia. Brennerosa wycofał futsalówkę do Widucha. Lazaretti. Śmiałkowski. Kadini wywalczył aut dla swojego zespołu. Tutaj jeszcze niewykorzystana szansa Brazylijczyka. Wygrał ten pojedynek z Lazarettim. Bartłomiej Nawrat. Lazaretti chciał teraz zagrać się dwójkową akcję. Z Pegaszą. Nawrat, dalekie podanie, ale tutaj świetnie jest ustawiony Brennerosa. Mają od dobrych 120 sekund. Duży problem ze skonstruowaniem akcji ofensywnej. Rekordziści coraz do wyższego pressingu podchodzą na połowie Bielszczan Piastunki. Nie musi ich teraz specjalnie namawiać do tego trener Orlando Duarte. Mateusz Ferreira, Popławski atakowany przez Śmiałkowskiego. Popławski powstrzymany na prawej flance. A dla rekord Leszczak. Leszczak.
Marek. Marek długo utrzymuje się przy piłce. Marek uderza tuż nad poprzeczką. Brenneros Cadini. Coraz bliżej tego upragnionego zwycięstwa i sięgnięcia po mistrzostwo Polski. Gliwiczanie, tutaj jeszcze powtórka tego strzału. Michał Marka ładnie obrócił się z piłką, zabrakło jednak skutecznego wykończenia. Były król strzelców StatScore Futsal Ekstraklasy. W tej kampanii zdobył już 26 goli. Aut dla rekordu blisko pola karnego piastunek. Czy gdzie pilnowany Marek w polu karnym. I jeszcze rzut rożny dla Bielszan. W bitwie o tron bliżej mistrzowskiego tytułu podopieczni Orlando Duarte. Popławski, Lazzaretti zablokował ten strzał. Układając na parkiecie popularnego krokodyla. Tak bronią się w tym meczu gliwiczanie. Bugański, Zatowicz, Widuch, Bugański, łatwa strata, Leszczak, Leszczak i utrzymał się przy piłce po tym ataku Pegaszy, Mateusz Ferreira, Rakić, Leszczak, musiał wycofać się futsalówkę do nawrata. Coraz mniej czasu na odrobienie tej trzybramkowej straty mają zawodnicy Jesusa Lopeza Garcia. Rakić. Rakić. Nie ma do kogo za bardzo dograć futsalówki. Dobrze przesuwają się w defensywie gliwiczanie. Dajmy wsparcie naszej drużynie. Zagęszczają poszczególne sektory boiska. Kolejna akcja ofensywna rekordu. Leszczak zagrywa na lewą stronę. Rakić. Niedokładnie zagrał teraz piłkę w kierunku Marka. Czasem brakuje ostatniego podania. Czasem skutecznego wykończenia w tych akcjach ofensywnych rekordu. W drugiej części tego meczu. Czysto grają jedni i drudzy, jak na razie bez fauli. Odsłonia teraz! Kośliwe, płaskie uderzenie z dystansu Leszczaka. Piłka jednak poszybowała obok celu. Dosyć zabawna sytuacja na parkiecie. Leszczak apelował do arbitra, żeby tam na chwilkę przerwał grę, bo rozwiązało mu się sznurowadło w bucie. Natomiast Michał Widuch chciał szybko wznowić grę. I to jest ten moment. Zmiana między słupkami. Iwanek wkracza do gry. Ciekawa decyzja trenera Jesusa Lopeza Garcia. Czyżby Iwanek będzie podłączał się do gry ofensywnej? On potrafi czasem kropnąć z dystansu. Tak jest chyba zamysł trenera Lopeza Garcia. Tak się też dzieje. Iwanek przed chwilką ruszył w kierunku linii środkowej. Rakić, zastawnik. Rakić, Budniak. Szuka pozycji do dania strzału, ale jest pieczołowicie pilnowany przez Zatowicza. Uderzył na bramkę. Bicie piłki na uwolnienie przez Pegasze. Rusza z piłką do przodu.
Iwanek. Budniak. Budniak uderza proste w Widucha. Chciał teraz jeszcze zaskoczyć Iwanka. Iwanek znawia grę od własnej bramki. Mateusz Pereira. Zastawnik. Rakić. Mateusz Pereira. Rakić. Zablokowane to uderzenie Rakicia przez Lazaretiego. Niczym mrówki pracują w drugiej części tego spotkania w defensywie. Gliwiczanie. To ma swoje odzwierciedlenie na tablicy wyników. Mateusz Pereira. Pereira. Bliski straty. Podanie na wolne pole Dobrowca, ale tam Iwanek interweniuje. Piłka zahaczyła o sufit hali w Gliwicach. Piłka z boku dla Piastunek. 8 minut do końca. W coraz trudniejszym położeniu rekordziści. Coraz bliżej mistrzowskiej fety w Gliwicach. Kadini. Widuch. Lazaretti. Kadini. Mrowiec. Mrowiec broni Iwanek. Pierwsza dobra interwencja w tym spotkaniu młodego golkipera rekordu. Budniak nie rozpoczął kontrataku, bo szybko został zaatakowany przez jednego z Gliwiczan, a konkretnie przez Lazaretiego. Rakić. Budniak. Rusza Budniak. Szybko jednak zwolnił tempo tej akcji. Mateusz Pereira. Zastawnik. Rakić. Iwanek. Mateusz Pereira. Budniak. Faulowany. Nie umknęło to uwadze arbitra. Przekroczył przepisy Lazaretti. Rzut wolny dla rekordu. Tutaj nie ma wątpliwości. Nieco spóźniona ta interwencja Brazylijczyka. Nieco ponad 7 minut do końca. 3 bramki przewagi Piasta Gliwic. To jeszcze powtórka tego uderzenia na bramkę Mrowca. Stanął na wysokości zadania Iwanek. Jak rozegrają ten fragment gry bielszczanie. Piłka zagrana w pole karne, jeszcze rykoszet. Ale udało się wyekspediować futsalówkę spod własnej bramki Gliwiczanom. Iwanek. Iwanek podłączył się teraz do gry ofensywnej jako lotny golkiper. Rakić. Iwanek. Potrafi podać, potrafi też kropnąć z dystansu. Rakić. Ponownie przy piłce Iwanek. Mateusz Pereira. Iwanek. Leszczak, Leszczak uderza i gol! 4-2 Gliwicach! A więc może jeszcze nie wszystko stracone. W 33 minucie gry Leszczak daje nadzieję rekordowi. No, drodzy Państwo, to jeszcze nie jest koniec. Tutaj jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo grania przed nami. Jeszcze 7 minut do końca. 7 minut do końca. Bliżej zdobycia mistrzowskiego tytułu Piastunki. Ale rekord odpowiada. Grający z wycofanym golkiperem Widuch. Podanie Dobrowca, ten przyjął futsalówkę na klatkę piersiową. Mrowiec. Rusza Biel z kontratakiem. Biel 1-1. Biel. Dobra interwencja Bugajskiego. Faulowany był w tej sytuacji Łukasz Biel. Zaprasza do siebie Mateusza Mrowca sędzia Damian Grabowski. Jeszcze jedna taka interwencja i na pewno wtedy Mrowiec obejrzy żółty kartonik. To jeszcze powtórka tej akcji Biela. Mocno przeszkadzał tutaj Bielowi Mrowiec. Nie umknęło to uwadze arbitra. Rekord na tarciu. Popławski zablokował ten strzał Kadini. Ta bramka na pewno dodała skrzydeł Piastunkom. Trzyma już w rękach kartkę z napisem timeout. Sergio Neves.
Leszczak, ależ to było potężne uderzenie. Odczuł jego siłę na własnych plecach Bruno Grassa. Jeżeli tylko piastunki będą przy piłce, to weźmie czas trener Orlando Duarte. Biel przekroczył przepisy i obejrzał za to zagranie żółty kartonik. Jeszcze jakieś starcie pomiędzy Bielem a Zatowiciem. Jeden z zawodników i znowu się wracamy do akcji. Osobę siódmy, Łukasz Biel. Cierpi Lazaretti. Oby to nie była jakaś groźna kontuzja. To jeszcze powtórka tego, co tutaj się wydarzyło. Lazaretti gdzieś tam trafiony w okolice stawu skokowego. O czas poprosił trener Orlando Duarte. O co może zaapelować do swoich podopiecznych? Na pewno spokój. Prowadzą cały czas różnicą dwóch goli. To niezła zaliczka na końcówkę tego starcia. Rekord na pewno będzie atakował. Rekord na pewno będzie stwarzał zagrożenie pod bramką Michała Widucha. Trzeba jakoś temu się przeciwstawić. Spróbować oddalić się grę od własnej bramki. Nie będzie o to prosto. Nie będzie to łatwe. Cały czas leży na parkiecie Lazaretti. Opatrywany przez Masera. Chyba jakieś problemy ze stawem skokowym Brazylijczyka. Jest jednak w stanie zejść z parkietu o własnych siłach w asyście Masera. Tak, zdobył gola na 4-1 w tym spotkaniu Grassa, a tak odpowiedział rekord Bielsko-Biała. Precyzyjne uderzenie Leszczaka, który po raz drugi w tym meczu wpisał się na listę strzelców. Zafrasowana twarz prezesa rekordu Janusza Szymury. Czy rekord straci mistrzowską koronę? Są naprawdę blisko sięgnięcia po mistrzowski tytuł. Gliwiczanie, Kadini, Zatowicz, Widuch. Wysoki pressing rekordzistów, ale cały czas Gliwiczanie utrzymują się przy piłce. Kradną kolejne cenne sekundy. Zatowicz ładnie teraz wypatrzył Kadiniego. Kadini w pole karne. Faulowany był w tej sytuacji zawodnik Piasta Zatowicz. Nie zgadza się z decyzją arbitra. Kubik. Rzut wolny dla Gliwiczan. Poczekajmy na powtórkę. Kadini zagrywa piłkę. Gdzieś tam chyba zahaczony był w tej sytuacji lekko Zatowicz. Atak z tyłu Kubika. Rzut wolny dla Piasta. Jeżeli teraz po raz kolejny Gliwiczanom udałoby się wyjść na trzybramkowe prowadzenie w tym spotkaniu, to pod ścianą znaleźliby się podopieczni Jesusa Lopeza Garcia. Podanie, pole karne. Tutaj Zatowicz nieczysto trafił w futsalówkę. Zmarnowana szansa. Źle ustawił stopę Zatowicz. Znowu rozpoczynają grę z lotnym golkiperem. Rekordziści w tej roli Iwanek. Kubik. Budniak. Budniak, bliski straty, walczy o piłkę z Kadinim. Iwanek. Kubik. Nabił teraz Bruno Grassa. 5 minut do końca. Aut dla rekordu. Budniak. Mateusz Ferreira. Budniak, zamknięci w futsalowym zamku Gliwiczanie. Budniak uderza, ale szybko doskoczył do niego Szadurski. Zablokował ten strzał. Wszyscy razem. I pojawi się Rakić jako lotny golkiper. Stawia wszystko na jedną kartę. Jesus Lopez Garcia. Ale to powinno być przez cały czas. Rakić. Mateusz Ferreira. Rakić, Budniak.
Piłka wędruje teraz jak po szturku pomiędzy rekordzistami. Kubik, Rakić. Dobrze ustawieni w defensywie Gliwiczanie. Rakić przyspieszają rekordziści. Okazja, nie ma gola, ależ interwencja Michała Widucha. Blisko zdobycia kontaktowego gola byli rekordziści. Michał Marek miał już praktycznie położonego na plecach Widucha. Ten jakimś cudem złapał piłkę, która zmierzała do siatki. Mateusz Ferreira. Rakić ponownie melduje się na parkiecie jako lotny bramkarz. Rakić, dwie bramki przewagi Piastunek. Marek, Rakić, Mateusz Ferreira trafia tylko w boczną siatkę Biel. Widuch chce szybko wznowić grę. Rakić łapie piłkę. Szybko rozpoczyna kolejną akcję rekord. Mateusz Ferreira z piłką na prawej flance. Znowu zamknięci w futsalowym zamku. We własnym polu karnym Gliwiczanie. Rakić. Budniak. Budniak, Rakić. Marek, bliski straty. Marek. Marek walczy o piłkę niczym lew, stracił jednak nad nią panowanie. Pojedynek z Pegasą, lepszy jednak rekordzista. Niespełna 4 minuty do zakończenia tego meczu. Emocje w Gliwickiej Arenie sięgają zenitu. Rzut rożny dla rekordu. Mateusz Ferreira, Biel. On też potrafi kropnąć z dystansu. Mateusz Ferreira, Rakić, Mateusz Ferreira, Budniak, zmienił teraz pozycję, Rakić, Budniak, Mateusz Ferreira, blisko straty rekordziści, jeszcze Rakić się przejął futsalówkę, Biel, Rakić, podanie na prawą flankę, długo rozgrywają teraz piłkę w futsalowym zamku rekordziści, Mateusz Ferreira. Niewiele jest tych pustych stref przed bramką Gliwiczan. Budniak, 3 minuty do końca. Rakić, Marek, Rakić, Mateusz Ferreira, Rakić, Marek, znowu przy piłce Rakić. Dobrze przesuwają się w defensywie Gliwiczanie. Biel nie zdał obrócić się z piłką. Rakić, Budniak. Ktoś musi uderzyć i teraz Budniak pomylił się o centymetry. Widuchy nie wznowił szybko gry. Patrzył tam z przodu Szadurskiego. Lazaretti. Śmiałkowski naciskany. Stracił panowanie nad tę futsalówką. Iwanek. Zagrywa prosto w aut. Ma teraz pretensje do swoich podopiecznych trener Jesus Lopez Garcia. 2 minuty do końca, bardzo blisko sięgnięcia po upragnione Mistrzostwo Polski. Piastunki z Gliwic. Niedawno cieszył się z mistrzowskiego tytułu trafiasty Piast Gliwice. Teraz ten wyczyn mogą powtórzyć futsaliści. Rusza Kubik, faulowany gracz rekordu. Trzeci faul popełniony przez Piasta. 2 minuty do końca. Dwubramkowa zaliczka gospodarzy. Biel. Marek. Biel. Mateusz Ferreira, Rakić, Budniak, Marek, zablokowane to podanie w pole karne. Był tam Biel nieźle ustawiony, ale futsalówka nie dotarła do adresata. 128 sekund do zakończenia tego mecz. Blisko mistrzowskiego tytułu Piast Gliwic. Rekord jeszcze atakuje, rekord jeszcze wierzy. Biel! Teraz bliski popełnienia błędu był Michał Widuch. Piłka zatańczyła w jego dłoniach. Rakić interweniuje we własnym polu karnym. Iwanek wraca między słupki. To jeszcze powtórka.
interwencji Rakicia. Jeszcze o czas poprosi trener Jesus Lopez Garcia. Postara się jeszcze coś zmienić. Zatowicz się będzie chciał jak najdłużej utrzymać się przy futsalowce. Aut jednak dla Piastunek. Był tam pociągany za spodenki przez Zatowicza jeden z Bielszczan. Widuch interweniuje, Iwanek wychodzi z bramki. Niespełna dwie minuty do zakończenia tego meczu. Budniak, zastawnik Budniak, powstrzymany przez Szadurskiego. O czas poprosił trener Jesus Lopez Garcia. Pójdziesz za chwilkę w ruch. Taktyczna tablica, będzie starał się jeszcze rozrysować na niej jakiś wariant rozegrania piłki w futsalowym zamku. Czy rekordziści są jeszcze w stanie odwrócić losy tego pojedynku? Będzie o to szalenie ciężko. Gliwiczanie są blisko zdobycia mistrzowskiego tytułu. Na niespełna dwie minuty przed końcem tego starcia prowadzą różnicą dwóch goli. Jeszcze nigdy w Stadskor Futsal Ekstraklasie Piastowi nie udało się pokonać rekordu. Wszystko jednak wskazuje, że dzisiaj nadejdzie ten dzień. Jeszcze tli się jakaś niewielka nadzieja. Ta podobno umiera zawsze ostatnia. Potrzebują tutaj małego cudu w gliwickiej arenie rekordziści, żeby odroczyć mistrzowską koronację do ostatniej kolejki. Tutaj ta szansa niewykorzystana przez Marka. Gdyby Marek trafił do siatki, rekord przegrywałby w Gliwicach tylko różnicą jednego gola. Zmartwiony Jesus Lopez Garcia, Budniak, Marek, Biel, Budniak, Biel, Budniak, podanie w pole karne, teraz okazja, broni, Widuch jeszcze rekord atakuje. Budniak, 90 sekund do końca, Biel uderza, jeszcze uderzy z dystansu, nie ma gola. Pomylił się o centymetry. Szadurski, jeszcze wznowi grę od własnej bramki, Rakic. Niewykorzystana ta okazja przez Szadurskiego, może kilkadziesiąt centymetrów zabrakło, żeby trafił do siatki. Jeszcze atakuje rekord. Budniak, rzut rożny dla rekordu. Na gliwickiej arenie trwa już feta. Jeszcze atakuje rekord. Budniak, Biel, w pole karne, tam dobrze interweniuje Zatowicz. Jeszcze aut dla rekord. Tutaj już prawie wszyscy oglądają ten mecz na stojąco. Dwie bramki przewagi Piastunek. Zamknięci teraz gospodarze w futsalowym zamku. Budniak, minuta do końca. Nic nie wyszło z tej akcji rekordzistów. Zabrakło precyzyjnego ostatniego podania. Jest okazja i gol! Rozstrzyga już definitywnie losy mistrzowskiego tytułu. Piast podwyższa prowadzenie na 5-2. A spójrzmy na to, co tutaj się wydarzyło. Zagrana piłka od bramki. Nic już nam nie odbierze tego tytułu. Do Szadurskiego, a chyba jeszcze na linii bramkowej dotknął ją Kadini i podwyższył na 5-2. To jego drugie trafienie w tym meczu. Rekordziści jeszcze starają się zniwelować rozmiary tej porażki. Jedno jest pewne. Bielszczanie nie sięgną w tym sezonie po mistrzowski tytuł. Już za kilkanaście sekund wybuchnie tutaj w gliwickiej arenie wielka euforia radości. Gliwiczanie będą świętować
zdobycie mistrzowskiego tytułu w sezonie Anno Domini 2021-2022. Jeszcze atakuje rekord, jeszcze uderza na bramkę Marek, ale broni ten strzał. Michał Widuch na pewno jeden z bohaterów tego starcia. Na taki mecz czekał w barwach Piasta Gliwice. Michał Widuch, kończy się to spotkanie, kończy się ten mecz. Rekord przegrywa w Gliwicach z Piastem Gliwice 2-5. I to właśnie gliwiczanie sięgają po mistrzowski tytuł. Rekord jest zdetronizowany po kilku kapitalnych latach. Piast Gliwice sięga po mistrzowski tytuł. Wielka feta radości trwa w gliwickiej arenie. Trwają przygotowania do ceremonii wręczenia medali. Posłuchajmy tego, co dzieje się na trybunach. Rekordziści gratulują Piastunkom zdobycia mistrzowskiego tytułu. Już za chwilkę pójdą w ruch szampany. Uwaga, uwaga, czas na mistrzowską Szkocję. Wszystkie ręce w górze. To było wielkie spotkanie w wykonaniu armii Orlando Duarte. Jego żołnierze postawili dzisiaj kropkę na dni. Tutaj nie ma w tym wszystkim przypadku. Zdobyli 5 bramek. Pokonali ostatecznie rekord 5-2. Dwukrotnie w tym meczu trafił do siatki Cadini. Dwukrotnie trafił do siatki Leszczak, ale nie pomógł rekordzistom w zdobyciu tutaj chociażby jednego punktu. Po raz pierwszy w historii Stadskor Futsal Ekstraklasy. Gliwicki Piast wygrał z rekordem w meczu o stawkę. W nagrodę sięga po mistrzowski tytuł. Dziękują kibice rekordu swoim zawodnikom za to, że podjęli tutaj walkę. Ciekawy przebieg miało to spotkanie. Płacze, łzy wzruszenia, łzy radości pojawiły się u Dominika Śmiałkowskiego. On rozpoczął strzelanie w tym meczu, on napoczął rekord. Łzy wzruszenia również pojawiły się na twarzy Orlando Duarte. On tutaj w 5 minucie tego starcia zdjął marynarkę. Wiedział chyba, co się święci. Wiedział, że sporo zdrowia będzie go kosztowało to spotkanie, ale im dłużej trwała pierwsza połowa, tym częściej piastunki zagrażały bramce Bartłomieja Nawrata. Ten robił między słupkami co mógł, ale kiedy trafiali do świadki Śmiałkowski, Mrowic czy Cadini, później Grasa tak naprawdę niewiele mógł zrobić. Widzimy już na ekranach przepiękny puchar, który za chwilkę zostanie wręczony zawodnikom Piasta Gliwice za zdobycie mistrzostwa Polski. Cieszy się Łukasz Groszak. Ja miałem okazję z nim chwilkę porozmawiać się przed tym spotkaniem. Popatrzmy, jakie do tego doszło. Szadurski wypatrzy w polu karnym Śmiałkowskiego. Wcześniej stracił piłkę zastawnik. Śmiałkowski posolił, popieprzył. Pokonał Bartłomieja Nawrata i trafił na 1-0, ale w taki sposób odpowiedział w 14 minucie na to trafienie Sebastian Leszczak i wydawało się, że rekord będzie w stanie tutaj powalczyć nawet o zwycięstwo, ale bardzo szybko, po 120 sekund później, Mrowiec takim kapitalnym uderzeniem w samo okienko ponownie dał prowadzenie Gliwiczanom. A kiedy niektórzy czekali na wyrównujące trafienie rekordu, to Rafael Cadini trafił na 3-1. A piastunki zaczęły odjeżdżać rekordzistą. Już na początek drugiej odsłony. Zablokowany też podczas Kaszczaka, ale ta dobitka Bruno Grassy okazała się skuteczna. Piastę prowadził już w tej chwili 4-1. Rekord jeszcze próbował odwrócić czas tego pojedynku. Wieszczano wystarczyło siły na to, żeby odwrócić się obronę Leszczaka. Piastunki! Zagranie
Kiedy rozpocznie się mistrzowska feta. Jeden z architektów tego wielkiego sukcesu. Orlando Duarte podnoszony do góry. To na pewno jeden z ważnych i czołowych architektów tego sukcesu Piasta Gliwice. Przyjechał do Polski po to, żeby zdetronizować rekord Bielsko-Biała. Tylko kilka minut i za chwilę będziemy ich wywoływać. Czekamy na ten moment, kiedy zawodnicy Piasta będą w stanie wznieść się do góry ten okazały puchar. Tak prezentują się medale. Już za chwilkę zawisną na szyjach zawodników. Meksykańską falę tutaj w małej arenie w Gliwice. Czy DJ jest gotowy? Czy ten sektor jest gotowy na meksykańską falę? Uwaga, uwaga! 3, 2, 1! Startujemy! Tak bawią się kibice Piasta Gliwice w arenie. A to nowy prezes Stadskor Futsal Ekstraklasy, który obejmie swoje rządy jeszcze w lipcu. Paweł Mrozkowiak, związany z grupą inwestycyjną Male Przyleszna. Tak się bawią, tak się bawią! Gliwice! Tak się bawią! Mają co dzisiaj świętować kibice Piasta Gliwice. Tak się bawią! Gliwice! Wielu ekspertów jeszcze przed tym sezonem mówiło, że trudno będzie przełamać hegemonię rekordu Bielsko-Biała. Na wysokości zadania stanął Gliwicki Piast, prowadzony przez futsalowego The Special One, czyli Orlando Duarte. Przede wszystkim mistrzowskim zawodnikom Piasta Gliwice. Już zaopatrzeni w specjalne mistrzowskie koszulki zawodnicy Piasta Gliwice. Wręczenia medali i pucharów. Udział wezmą prezydent Gliwic, pan Adam Neumann. My cały czas czekamy na ten podniosły moment, kiedy złote medale zawisną na szyjach zawodników Piasta Gliwice. Za chwilę pojawią się bohaterowie. Niewiele osób przed tym sezonem Stadskor Futsal Ekstraklasy postawiłoby na to, że Piast Gliwice będzie w stanie zdetronizować rekord Bielsko-Biała. Szanowni Państwo, Gliwiczanie zdołali jednak tego dokonać. Prezes Jęczmionka skrywa twarz w dłoniach, chyba nie do końca dowierza, że jego klubowi udało się zdobyć Mistrzostwo Polski. A my widzimy na ekranach tych wszystkich bohaterów, którzy tego dokonali. Skład Piasta Gliwice: Michał Widuch, Bruno Grassa, Marek Bugański, Miguel Pegasza, Patryk Zatowicz, Hira Filio, Jakub Janiszewski, Mateusz Mrowiec, Dominik Śmiałkowski, Brenner Rossa, Vinicius Lazaretti, Rafael Kadini, Sebastian Szadurski, Maciej Mazur. Ci wszyscy zawodnicy właśnie tego dokonali. Jeszcze do tego trzeba dodać Andrzeja Bakłanowa, Łotysza, który również ma swój wkład w mistrzowski tytuł zdobyty przez Piastunki. Rekord przegrał na ostatniej prostej walkę o tytuł z Piastem Gliwice. Niesamowity moment dla wszystkich graczy gliwickiego klubu. Gliwice dzisiaj na pewno zbyt szybko nie zasną. Patryk
telefony poszły w ruch. Każdy z zawodników Piasta Gliwice chce ten niesamowity moment uwiecznić w swoich mediach społecznościowych. Ubrany również specjalną mistrzowską koszulkę trener Orlando Duarte. Poszły w ruch już pierwsze szampany. Tak świętuje Piast Gliwice zdobycie Mistrzostwa Polski StatScore Futsal Ekstraklasie w sezonie Anno Domini 2021-2022. Ale tego sukcesu nie byłoby również bez sztabu szkoleniowego. To ludzie, których nie widać często w blasku kamer, których nie widać na pierwszych stronach gazet, ale oni również mają swój wkład w zdobycie mistrzowskiego tytułu. Przed wami mistrzowie Polski w futsalu sezonu 2021-2022. Piast Gliwice! Już za chwilkę rozpocznie się koronacja mistrzów. Trwa euforia radości w gliwickiej arenie. Na pewno potwornie cieszy się z tego tytułu Rafał Franc. On przecież sięgał po Mistrzostwo Polski w barwach rekordu bielsko-biała. Teraz jako dyrektor sportowy gliwickiego klubu może znowu poczuć ten niesamowity smak zwycięstwa. Wręcza medale zawodnikom, między innymi Maciej Karczyński, ciągle aktualny prezes StatScore Futsal Ekstraklasy. Również honory czyni prezydent Miasta Gliwice w towarzystwie prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Niesamowity wieczór na Górnym Śląsku. Piast Gliwice zdołał zdetronizować wielki rekord. Piast Gliwice będzie reprezentował Polskę w futsalowej Lidze Mistrzów. Komplet kibiców oglądał dzisiaj ten hit 29. kolejki StatScore Futsal Ekstraklasy w gliwickiej arenie. Proszę posłuchać tego, co tutaj się dzieje. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, kto sięgnął w tym roku po Mistrzostwo Polski. Wielki wyczyn Piasta Gliwice. Czternasty ligowy mecz wygrany przez armię Orlando Duarte z rzędu. To ma swoje przełożenie na ten wielki sukces. Głos zabrał prezydent Piasta Gliwice, który ma nadzieję, że wkrótce Piasta Gliwice będzie rozgrywał swoje spotkania w dużej gliwickiej arenie. Na pewno skorzystałaby na tym cała StatScore Futsal Ekstraklasa. Tak, jeszcze będą przemówienia, ale teraz najpierw najważniejsza chwila. Panie prezydencie Maciej, prezes Futsal Ekstraklasy Maciej Karczyński. To jest ten moment. Już za chwilkę. Zawodnicy Piasta Gliwice wzniosą do góry ten okazały puchar za Mistrzostwo Polski. Honory czyni Michał Widuch. Tak, tak, drodzy Państwo, wyglądają mistrzowie Polski StatScore Futsal Ekstraklasy w sezonie Anno Domini 2021-2022. Trwa wielka feta w Gliwicach. Złote konfetti sypie się z nieba. Złoty kolor to przecież kolor zwycięstw. We are the champions rozbrzmiewa w gliwickiej hali. Posłuchajmy tego i zobaczmy, co tutaj się dzieje.
Misja Orlando Duarte została wykonana. The Special One zdobył pierwszy mistrzowski tytuł dla Piasta Gliwice. A my już Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę, za to, że byliście tutaj z nami, że przeżywaliście razem z nami wielkie futsalowe emocje. Futsalowa Gwiezdna Wojna dla Piasta Gliwice, który sięga po raz pierwszy po Mistrzostwo Polski. Ja już serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia i do usłyszenia. Sponsorem tytularnym Futsal Ekstraklasy jest StatScore. Na program zaprasza sponsor, właściciel marki sportowej Decathlon. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Futsal Ekstraklasy. Piłka zostaje w grze. Oglądaj rozgrywki StatScore Futsal Ekstraklasa w WP Pilot.